Ponad połowa waszego dotychczasowego życia jest związana ze szkołą. Przekroczyliście szkolne progi, przychodząc do klasy pierwszej. Czuliście niepewność. Nie mieliście pojęcia, co was tu może spotkać. Powoli dorastaliście, nabieraliście pewności siebie i doświadczenia. My, młodsze klasy, mogliśmy liczyć zawsze na waszą pomoc. Wzajemne stosunki układały się różnie, raz lepiej, raz gorzej, ale w razie potrzeby nikt z was nie odmówił nam pomocy. Dzisiejsza uroczystość zamyka jeden etap w waszym życiu, jakim jest edukacja w szkole podstawowej. Spędziliście tu dużo chwil radosnych i smutnych. Przeszliście drogą od zestraszonego pierwszaka do absolwenta. Weszliście na drogę, która z czasem zaprowadzi was do życia. Życie na własny rachunek. To niby takie jasne, że umiecie czytać, pisać, liczyć, rozumieć i wiedzieć coraz więcej o świecie. Lecz samo to do głowy wam nie wpadło wam przecież. Ktoś pracowicie was tego nauczył i uczy, dając wam do tajemnic coraz więcej kluczy. Ktoś was wciąż prowadzi, wasze myśli i serce, byście odczytywać mogli wszystko jakby po literce. Dlaczego przypominamy wam wszystko? Wraz z przekroczeniem progu w gimnazjum zakończy się razem z wami pewien okres życia. Okres najpiękniejszy i beztroski. Czas dzieciństwa. Przed wami dalsza nauka, jednak w szkołach nawet najlepszych nigdy nie można się nauczyć wszystkiego. Czasami są bolesne, bo taka jest nauka, na własnych błędach. Jednak człowiek, który nigdy nie popełnił błędu, nigdy nic nie zrobił. Minęło 6 lat, które pozwoliło wam zrozumieć wiele spraw. Dziś wyruszacie pokonywać nowe progi, by urok przeżywać jeszcze raz. W dniu dzisiejszym otrzymacie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Pamiętajcie, że szkoła to nie tylko budynek, ławki, krzesła. Szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Każdy z was współtworzył naszą szkołę. Każdy z was zostawił tu kawałek siebie. Teraz czekają na was wakacje. Spędźcie je wesoło i bezpiecznie. Lecz pamiętajcie, że z wakacji do szkoły jest droga niedługa i że gimnazjum do was przychylnym okiem mruga. A my jako najstarsza klasa w tej szkole życzymy wam na początku nauki w gimnazjum samych piątek. Uczcie się, jak mawiamy wdechem i niech nowa szkoła nam ma pociechę.